z najczęstszych powikłań, jakie po skleroterapii występują, są przebarwienia, krwiaki, siniaki. Może być miejscowe zapalenie takiej żyły, wtedy kiedy ona staje się czerwona, bolesna, nieco poszerzona. Z poważniejszych powikłań, o takich, które są rzeczywiście groźnymi powikłaniami i powinny skłonić pacjenta do pilnego zgłoszenia się do lekarza po zabiegu, są zakrzepica żył głębokich, infekcja takiego miejsca bądź miejscowa martwica skóry. Należy jednak pamiętać, że mamy dwie sieci żył w naszych nogach. Żyły głębokie i żyły powierzchowne. Skleroterapię wykonujemy na żyłach powierzchownych, natomiast zakrzepica jest powikłaniem żył głębokich. Wtedy, kiedy dojdzie do zakrzepowego zapalenia żył głębokich, mówimy o poważnym powikłaniu, wymagającym natychmiastowego leczenia. Natomiast wykonując skleroterapię, powodujemy zamykanie zakrzep w żyłach powierzchownych, co nie jest zakrzepicą żył głębokich i jest pożądanym stanem. Nie wymaga leczenia, ponieważ jest to coś, co chcieliśmy osiągnąć. A jeśli przebiega w sposób gwałtowny, dający dolegliwości, powodujący obrzęk takiego miejsca, zaczerwienienie, wtedy być może będzie wymagało miejscowego leczenia, stosowania maści z heparyną, ograniczenia wysiłku czy uniesienia takiej nogi. Natomiast być może również pończoch uciskowych, natomiast nie jest to zakrzepica żył głębokich i nie wymaga natychmiastowej interwencji.